Proste pytanie. Czy feministki to jeszcze kobiety, czy już nie? Wbrew pozorom to nie jest pytanie pozbawione sensu. Ponieważ jeśli przyjrzymy się feminizmowi, który ma zdecydowanie demoniczne korzenie, od razu to mówię demoniczne, a zaraz powiem dlaczego, to musimy zrozumieć, że jeśli coś ma korzenie demoniczne, to z natury jest destrukcyjne, czyli niszczy. Niszczy naturę kobiety. Dlaczego jest demoniczne? Dlatego, że za wszelką cenę próbuje zapanować nad mężczyzną, a to burzy porządek, który Bóg ustanowił. Ja wiem, że żyjemy w dzikich czasach i wiem, że dzisiaj ludzie nie znają Biblii i nie szanują jej, ale to nie znaczy, że zasady, które w niej są zawarte, nie obowiązują. One obowiązują. I wszyscy, którzy te zasady łamią, będą z tego rozliczeni. Proste, jasne, to jest w Biblii zapisane. Nie musisz wierzyć, nikt ci nie każe. Ale będziesz musiał odpowiedzieć przed Bogiem za złamanie Bożego prawa. Dowód, proszę bardzo, sięgnę do Biblii i przeczytam wam, gdzie to dokładnie jest napisane. Ci, którzy znają Biblię, będą wiedzieli, a ci, którzy nie znają, pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział i czytamy. Wiemy, że prawo jest dobre, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek. Wiedząc o tym, że prawo nie jest ustanowione dla sprawiedliwych, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, bezbożnych, grzeszników itd., itd. Moi drodzy, w sprawie feminizmu, może bardziej moje drogie, w sprawie feminizmu odpowiecie przed Bogiem za bunt, za złamanie zasad. Ale przede wszystkim chcę powiedzieć jasno, jest mi żal tych, no pań, tak trzeba powiedzieć. Dlaczego? Ja bardzo lubię kobiety. Bardzo. Jestem żonaty, więc nic mi nie grozi, ale bardzo je lubię. A najbardziej lubię i kocham kobiety, które kochają Boga, bo one są w 100% kobietami. Jeżeli kobieta nie chce być kobietą, no to ma potężny problem. To nie jest problem fizyczny, jak niektórzy chcą, albo genetyczny, jak niektórzy chcą, to jest problem duchowy. Nie wiem, czy wiecie, bo nie wszyscy się tym interesują. Ja akurat czytuję różne rzeczy, uczę się ciągle. Dzisiaj największym problemem młodych kobiet jest to, żeby nie zajść w ciążę. Boją się ciąży. Ciąża to jest przekleństwo, to jest coś strasznego, co się może przydarzyć tylko głupiej kurze domowej. No i cóż się dziwić później, że znajdujemy wokół siebie panie 40-50-letnie, które są nieszczęśliwe, które topią swój żal w alkoholu, w narkotykach, w przypadkowym seksie i nie znajdują ukojenia. Bo najlepsze lata swojego życia, jak się to mówi kolokwialnie, przeputały i już nic nie pomoże. Owszem, Bóg wszystko może. Może nawet sprawić, że 90-letnia Sara urodziła dziecko. Ale umówmy się, w większości tych kobiet nie zdarzy się taki cud. Nawet w zdecydowanej większości tych kobiet. One będą umierały samotnie i będą umierały w niesamowitych cierpieniach duchowych i psychicznych, ponieważ zmarnowały swoje życie, bo chciały być niezależne. Bo chciały robić karierę, bo chciały za wszelką cenę być takie jak mężczyźni. Nigdy kobieta nie będzie taka jak mężczyzna. Ja się tam nie boję tego, że kobietom przyznaje się więcej praw jak mężczyznom, bo to jest prawda. To jest kompletne bezprawie, inna rzecz, inaczej rzecz ujmując. Ale ja się tego nie boję. Dlaczego? Dlatego, że jestem 100% mężczyzną. 100% facetem. I powiem wam więcej. Kobiety, które mają ze mną relacje, wiedzą o tym.
A ponieważ wiedzą o tym, to zachowują się jak kobiety. Nawet te, które są feministkami. Też zachowują się jak kobiety. Nagle przypominają sobie, że są kobietami. Co oczywiście jest cudowne, jest piękne, bo natychmiast zyskują. Piękny uśmiech, schodzi z nich ta złość, pojawia się na twarzy to piękno, ta kobiecość. Nagle stają się powabne, przestają być pyskate, chamskie, bezczelne. Stają się kobietami. Delikatnymi, mądrymi, wspaniałymi. Dziwicie się, panie feministki, że żaden facet nie chce mieć z wami relacji, co najwyżej seksualne, albo co najwyżej te dealerskie, no bo dealer wam sprzeda to czy owo. Ja się nie dziwię wcale. Przecież ci niewierzący faceci na kilometr wyczuwają feministki. Nie chcą mieć z takimi kobietami nic wspólnego, bo z nią ani małżeństwa mieć nie będziesz, ani dzieci nie spłodzisz, ani żadnego domu nie założysz. Więc jesteście skazane przez swoją głupotę, niestety, na samotność. Niestety, na ból i cierpienie. Bo dałyście się oszukać. Tak, dałyście się oszukać. Czy to można zmienić? Tak, jak najbardziej. Przychodząc do Pana tego słowa, przychodząc do Jezusa Chrystusa. Wylewając przed Nim swoje serce, wylewając przed Nim swojego ducha i błagając o litość, nie z pretensjami, z błaganiem o litość, bo On może zmienić wasze życie. On może się zlitować nad waszym życiem. On wszystko może. Pytanie, czy wy chcecie? A wiecie, na czym polega paradoks? Że czy wy chcecie, czy nie chcecie, to za swoje czyny i tak odpowiecie. Ale się zrymowało. Czy wy chcecie, czy nie chcecie, za swoje czyny i tak odpowiecie. Cóż, można powiedzieć, słodkie konsekwencje. Ale żal mi was. Żal mi was. Czasami, kiedy słucham kobietę, która się identyfikuje jako feministka i nawet zastrzega, ja jestem feministką, nawet znam takie panie, które mówią, ja jestem chrześcijańską feministką. To ci dopiero jest dziw nad dziwy. To jest tak, jakby połączyć sarenkę z wilkiem. To dziwicie się, że wszystko było mijało, to dziwne zwierzę? Bo to nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, czy ugryzie, czy przyjdzie się łasić. Nikt tego nie wie. Nikt nie każe wam być feministkami. Bóg stworzył was jako kobiety. I macie w swoim DNA duchowym, ale też i fizycznym powab, delikatność, piękno, niezwykłe ciepło. Mógłbym tak długo, bo kobiety takie są. Feministki takie nie są. Niestety. Ani to chłop, ani baba. I sama nie wie, czego chce. I sama nie wie, kim jest. A kiedy pije do lustra, to przeklina swój los. Takiego chcecie życia dla siebie, panie feministki? Wasz wybór. Wasze lustro, wasza butelka, wasza przyszłość, której nie macie.